minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego na przedpolu Zagłębia doszło do zamieszania. Piłka odbiła się od Dariusza Patalana i niespodziewanie wpadła do siatki. Kilka minut później GKS Bełchatów mógł już prowadzić 2-0. Po szybkiej akcji gospodarzy w idealnej sytuacji znalazł się Maciej Kalkowski. Zawodnik GKS-u trafił jednak piłką w słupek. Bliski zdobycia swojego drugiego gola w tym meczu był Dariusz Patalan. Młody napastnik gospodarzy nie miał już jednak tyle szczęścia co przy pierwszej bramce. W końcówce inicjatywę przejęli piłkarze Zagłębia, ale wynik nie uległ już zmianie. GKS Bełchatów wygrał z Zagłębiem Lubin.